Moi drodzy, spotykamy się teraz na zajęciach matematyki. Dzisiaj bardzo łatwe zagadnienie. Jesteśmy dalej w temacie, tym, który rozpoczęliśmy wczoraj. Obliczanie połowy i ćwierci danej liczby. Bardzo bym prosiła, żebyście otworzyli teraz zeszyty z matematyki i przepisali z ekranu lekcję online z datą dzisiejszą oraz temat. Obliczanie połowy i ćwierci danej liczby. Oczywiście w każdej chwili możecie sobie zrobić pauzę, przerwę, przepisać spokojnie, uzupełnić i wrócić do lekcji. Po przepisaniu otwieramy sobie ćwiczenia na stronie 6 i 7, oczywiście ćwiczenia matematyczne. I moi drodzy, pierwsza rzecz, o której chcę Wam powiedzieć. Moi drodzy, wczoraj kolorowaliście obrazki, mieliście figury geometryczne podzielić na połowę. Myślę, że takie zadania są bardzo łatwe. To nawet gdzieś tam chyba przedszkolaczki sobie radzą z dzieleniem danej figury na połowę. Kiedy wycinacie na przykład serce, chcecie zrobić serce na dzień mamy albo na dzień babci, to żeby serce wyszło Wam równe, składacie kartkę na pół, wycinacie połowę jak gdyby serca, a potem gdy kartkę się rozłoży, mamy całe serce. Moi drodzy, połowa to jest podział idealny na dwie równe części. Dwie idealnie równe części. Kto wie, czy nieraz nie słyszeliście takiego stwierdzenia, że ktoś podzielił coś na połowy i mówi: słuchaj, podzieliłeś jabłko na połowy, daj mi tę większą. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego jak większa połowa, ani mniejsza połowa. Połowy są zawsze idealnie równe. Nie ma opcji, że coś może być większą połową, coś mniejszą, bo czegoś takiego nie ma. Po prostu połowy są zawsze równe. Co to jest generalnie połowa? Moi drodzy, połowa to jest idealny podział na dwa. Czyli jak mamy na przykład jabłko i mamy podzielić je na połowę, to rozkrajamy je tak, że mamy dwie połówki, czyli dzielimy je na dwa. Kiedy masz na przykład dwa złote i chcesz się podzielić ze swoją siostrą lub bratem, to co musisz zrobić? Tę dwuzłotówkę rozmienić na połowę, to znaczy, że każde z Was dostanie po złotówce. No wiadomo, że dwa złote to dzisiaj za wiele się za nie nie kupi, ale chcę Wam na takich prostych przykładach wytłumaczyć, co to jest połowa. Połowa to jeszcze raz idealny podział. Podział na dwie równe części, czyli podział, dzielimy coś przez dwa. Nim przejdziemy do ćwiczenia, nim sobie sprawdzimy, jak to działa ta połowa, przeczytajmy sobie informację, zapamiętaj. Moi drodzy, aby obliczyć połowę pewnej liczby, należy podzielić tę liczbę przez 2. I teraz mamy przykład. Połowa liczby 12 to 6, bo 12 podzielone przez 2 równa się 6. Tak nam nasza laleczka, noni laleczka na kłopoty tłumaczy. Jak sobie radzić z podziałem na 2? Moi drodzy, czyli podział na połowy zawsze to jest podział na 2. Wy doskonale wiecie, że nie każdą liczbę da się podzielić przez 2. Pamiętacie o tym. Nie każda liczba jest podzielna przez 2. W tabliczce mnożenia mamy mnóstwo takich liczb podzielnych, ale też jest spora grupa liczb niepodzielnych przez 2 i mielibyśmy problem, żeby coś dokładnie wtedy na połowę rozdzielić. Dzisiaj na początku będziemy próbować dzielić łatwe przykłady, ale jak widzicie, moi drodzy, podział przez 2 to nic innego, tylko dzielenie. A więc nad czym trzeba jeszcze popracować? Trzeba popracować nad tabliczką mnożenia i oczywiście nad działaniem przeciwnym, nad działaniem dzielenia. Koniecznie nad tym musicie jeszcze popracować, poćwiczyć, żeby to już mieć przysłowiowym małym paluszku. Moi drodzy, ćwiczenie pierwsze. Policz łuski na rybim ogonie, czytajcie ze mną oczywiście, syreny oraz oka w sieci rybackiej. Słuchajcie, to są oka, te białe okienka między czarnymi liniami, to są oka sieci. I wpisz właściwe liczby w okienka. Teraz nie możemy się pomylić, uzupełnij działania. Za chwilkę będziemy zajmować się kolorowaniem, ale najpierw wpisujemy w okienka ilość rybich łusek. Słuchajcie, jak zrobić, żeby się nie pomylić podczas liczenia? Można sobie kropeczki stawiać na każdej łusce. Można sobie to w jakiś sposób zaznaczać, żeby podczas liczenia się nie pomylić. A więc liczymy rybie łuski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Policzyliśmy wszystkie łuski, wpisujemy w okienko obok syrenki liczbę
14. Mamy 14 rybich łusek. I teraz, moi drodzy, wpisujemy jeszcze raz liczbę 14 tutaj pod spodem, pod syrenką. I dzielimy ją na 2, czyli jak inaczej? Na połowę. Słuchajcie, i teraz ile to jest 14 podzielone przez 2? To jest 7 łusek. Moi drodzy, wpisujemy 7 i co robimy? Kolorujemy 7 łusek, obojętnie których. Kolorujemy. Ja za bardzo nie wiem, my tutaj za bardzo nie wiemy, jak to zakolorować na obrazku, bo boję się, że nam tutaj się cały obrazek zakoloruje albo się jakaś wielka plama zrobi. Ale myślę, że słuchajcie, dla ucznia klasy trzeciej zakolorować 7 łusek to. O, no, coś się dzieje. Zobaczcie, 4, 5, 6, 7. Super! Udało się, moi drodzy, 7 łusek, oczywiście wykolorując, pamiętajcie, żeby nie wyjeżdżać za linię, staramy się robić to bardzo, bardzo dokładnie. Nasza syrenka pewnie jest zadowolona, nawet widzę uśmiech na jej twarzy. Wobec tego przechodzimy teraz do kolejnego bardzo łatwego przykładu. Liczymy oka w sieci, a więc stawiamy sobie kropeczki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i wpisujemy obok w okienko liczbę 12. Również wpisujemy ją pod spodem, pod naszą siecią rybacką. Dzielimy 12 przez 2, czyli ile zapełnimy tych tutaj oczek w sieci? Zapełnimy, każdy chyba wie, 6 oczek w sieci. Nawet przykład tak znajduje się tutaj w okienku, zapamiętaj ta noni, oj ty noni, ty nam tutaj podpowiadasz. To są tak łatwe przykłady, że dzieciaki z klasy trzeciej idealnie potrafią je rozwiązać i policzyć. Spróbujmy teraz zapełnić 6. O, pięknie wychodzi. O, trochę wyjechało za linię, ale jestem przekonana, że wy to zrobicie bardzo starannie i dokładnie. 6 okienek zapełnionych. Udało nam się to zrobić świetnie. Nasza sieć jest pokolorowana. Przejdziemy teraz do zadania drugiego. Przejdziemy do zadania drugiego. Co mamy tutaj zrobić? Moi drodzy, znowu bardzo łatwe zadanie. Przypomnijcie sobie, gdy uczyliśmy się tabliczki mnożenia i dzielenia, gdy poznawaliśmy te najprostsze przykłady, to tam właśnie takie przykłady były. Trzeba było policzyć ilość figur, podzielić na jakąś, przez jakąś liczbę określoną. Słuchajcie, i my tutaj mamy takie polecenie. Oblicz, ile figur należy pokolorować, aby pokolorowane figury stanowiły połowę wszystkich figur w każdym rzędzie. Słuchajcie, policzmy, ile mamy pierwszych figur. Kto wie, jak te figury się nazywają? Mają według mnie równe boki. Nie liczymy, nie mierzymy, nie mamy linijki, ale wyglądają mi one na kwadraty. Liczymy, ile mamy tych kwadratów. 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Tada, mamy zapisane obok 8. Dzielimy równo na połowy, czyli jeszcze raz dzielimy na 2. Zatem wpisujemy w okienko podział przez 2. No i słuchajcie, ile okienek, ile kwadracików powinniśmy zakolorować? 8 podzielone przez 2. Zadanie dla malucha. Ile? No, na pewno będzie to 4. Zapisujemy 4 i kolorujemy 4 kwadraty. Zobaczymy, jak nam się uda. Prawie idealnie. Oj, oj, oj. Linia idzie ciągła, ale ty. O, coraz lepiej. I mamy, słuchajcie, jest to połowa zakolorowanych figur, kwadratów. Jest. Następne figury. Moi drodzy, mamy teraz trójkąty. Mamy teraz, o, dobra, teraz mamy idealnie rysunek wyszedł. Mamy teraz trójkąty. Musimy na początek policzyć, ile ich mamy. Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wpisujemy w miejsce liczby pierwszej w dzieleniu. Pamiętamy, jak się ona nazywa. To jest nasza dzielna. Wpisujemy 10. Jaki będzie dzielnik, czyli liczba, przez którą podzielimy? Skoro mamy podzielić na połowę, musimy podzielić przez 2, nie ma innej opcji. Dzielimy przez 2. Ile to jest 10 na połowę? Ile to jest 10 przez 2? To jest 5. Sprawdźmy. Zakolorujemy teraz trójkąty na, o, może nawet uda się, na zielono.
Będą kółeczka plamki, takie właściwie nie kółeczka, plamki zielone. Zaraz, ile? 5. Dobrze, udało się 5. Czyli 5 zielonych, 5 pustych. I kolejne zadanie. Ja chwilkę zaczekam. Policzcie, ile mamy kół. Przypominam, w matematyce nie ma pojęcia kółka. Są koła. Nawet takie malutkie, ale to są koła. Ile mamy tych kół? Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zapisujemy w miejsce dzielnej, zapisujemy liczbę 16, następnie dajemy znak dzielenia i w miejsce dzielnika co wpisujemy? Oczywiście liczbę 2, bo to jest nasz dzielnik. 16 podzielone na połowę, czyli 16 podzielone przez 2, daje nam wynik 8. Bardzo proszę, wykonane zadanie. I jeszcze musimy teraz zakolorować. Taki ładny kolor tutaj wybieramy i mamy 8 kół. Tak, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prawie idealnie, prawda, że ładnie? No, tak troszeczkę z fantazją. Pokolorowany 8 kół. Super. Moi drodzy, myślę, że to jest bardzo łatwe. Jeszcze raz podsumujmy. Podział na połowy to jest podział na 2. Koniec, kropka, nie ma innej opcji. Nie ma podział na połowy to na 4. Podział na połowy to 5. Nie, połowy są 2. Zawsze. Czyli podział na 2. Zadanie trzecie. Czytacie razem ze mną. W książce z legendami znajduje się 18 opowiadań. Klara przeczytała, uwaga, ile? Połowę legend z tej książki. Ile legend przeczytała Klara? No słuchajcie, skoro było 18 opowiadań, a Klara przeczytała połowę, no to jak będzie wyglądało działanie? Zaczynamy. W miejsce dzielnej wpisujemy 18. Znak oczywiście dzielenia. W miejsce dzielnika wpisujemy 2. Nie ma innej możliwości. Piszemy starannie, staramy się wszystkie znaki ładnie zapisać. I wychodzi nam wynik dzielenia. O, a jak ten wynik, jeszcze o nim nie powiedzieliśmy sobie, jak go się nazywa? Wynik dzielenia to iloraz. Jaki jest iloraz tych dwóch liczb? Ilorazem jest 9. I odpowiedź. Czy mi się uda tę odpowiedź tutaj zapisać? Jaka będzie odpowiedź? Pytanie było, ile legend przeczytała Klara? Piszemy wielką literą, pełnym zdaniem. Klara przeczytała ile? 9 legend. Uwaga, uwaga, kropka. Słowo legenda, przypominam z wczorajszej lekcji, wyraz zapożyczony, nie legend, tylko eny, bo jest to wyraz zapożyczony, a więc piszemy legend. Klara przeczytała 9 legend. O, ja bym sobie bardzo życzyła, żebyście przeczytali w najbliższym czasie 9 legend, ale bym była z Was dumna. Zadanie się skasowało, ale to nie szkodzi, bo ja myślę, że Wy już jesteście dalej. Jak Was znam, to Wy już tam pędzicie, już jesteście na końcu i się śmiejecie, że pani gdzieś tam utknęła w zadaniach. Na pewno już jesteście dawno na drugiej stronie, ale nic, omawiamy. Zadanie czwarte. O Syrenie mówiono, że to pół kobieta, pół ryba. No tak, ogon ryby, od pasa w górę kobieta. Podziel w ten sposób obrazek Syreny na dwie połowy i powiedz, czy to określenie jest właściwe. Uzasadnij swoją wypowiedź. Moi drodzy, o Syrenie mówiono. No właśnie. Słuchajcie, musielibyśmy biedną naszą Syrenę, nie dosyć, że ona się biedna wycierpiała, została schwytana, to musimy teraz jej zrobić ciach i ją tak przeciachać linią na połowę. I teraz proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Sami sobie odpowiedzcie. Czy da się Syrenę w ten sposób podzielić na połowy? Przedtem mówiliśmy, że połowy są dwie. Równe dwie połowy. Czy górna część ciała Syreny jest równa dolnej części? No na pewno nie. Słuchajcie, to jest taka mowa potoczna, że coś dzielimy na pół, prawda? Ale nie zawsze te połowy wyglądają identycznie. Natomiast jeżeli w matematyce dzielimy coś na połowy, tak naprawdę na połowy, szczególnie chodzi o liczby, o jakieś figury geometryczne, to tutaj trzymamy się połówek i tutaj nie ma mowy o jakimś takim wymyślaniu, że coś się nie da. Czasami niektóre figury są faktycznie niepodzielne, liczby również. Natomiast w przypadku naszej Syreny jest to niemożliwe, żeby podzielić ją w ten sposób, widząc jej rysunek, nie da się jej podzielić na połowę.
mimo tego, że w legendzie była mowa o połowie, pół kobiecie, pół rybie. Moi drodzy, spróbujmy wykonać teraz, przejdźmy do zadania kolejnego. Słuchajcie, przechodzimy do zupełnie innej rzeczy. Przed chwilą mówiliśmy o połówkach i wiemy, że połówka to jest połowa, czyli dzielenie na dwa. Przykład, idziemy do sklepu, kupujemy bochenek chleba, możemy go kupić w całości, możemy go kupić podzielony na połowę. Czasami mama wraca ze sklepu, może wam się to też zdarzyło, i mówi: kupiłam połowę chleba, ale mam wrażenie, że to, co zostało w sklepie, było większe, bo pani ekspedientka źle mi ten chleb przekroiła i ja nie mam połowy chleba, tylko ja mam mniej niż pół. Moi drodzy, żeby ten chleb, bochenek chleba podzielić idealnie na połowę, to musiałaby pani ekspedientka wziąć linijkę albo jakąś miarę, zmierzyć długość tego chleba, jego szerokość i po prostu podzielić wtedy na połowę. Jest to po prostu nierealne i niemożliwe w sklepie, gdy jest dużo klientów. Natomiast są takie rzeczy, które potrafimy bez linijki, bez miary podzielić. Przykładem są liczby. Potrafimy je, te, które się dzielą przez dwa, potrafimy bez linijki, bez miary podzielić. Moi drodzy, tutaj mamy podział przez 4. Co to takiego? Kochani, przeczytajmy informację, którą nam Noni podpowiada. Będziemy teraz mówić nie o połówkach, a o ćwiartkach, o ćwiartkach liczby, ćwierć liczby. Co to jest ćwierć? Tak jak połówka była podziałem na dwie równe części, tak podział na ćwiartki to jest podział na 4 równe części. Czyli jak pójdziesz do sklepu po chleb i mama powie: kup ćwiartkę chleba, to pani ekspedientka, wiecie co zrobi? Najpierw pokroi chleb na połowę, przekroi na pół, weźmie potem jedną połowę i przekroi ją jeszcze raz na połowę. Czyli połowę jeszcze raz na połowę. I wtedy da wam jeden kawałek z tej ćwiartki, tą jedną ćwiartkę. To będzie chleb podzielony na 4 równe części. Czy bardzo równe, to się okaże, ale miejmy nadzieję, że tak. Czyli moi drodzy, podział na ćwiartki to jest podział na 4 i nie inaczej. Nie na 8, nie na 7, nie na 6. Na 4. Uwaga! Mamy tutaj bardzo sympatycznych przechodniów. Oj, wydaje mi się, że oni za małe odległości między sobą zachowują. Dzisiaj w okresie epidemii powinni stanąć troszkę dalej, ale nie zmieściliby się w naszych ćwiczeniach. Wobec tego no musimy ich policzyć tak, jak oni tutaj stoją. Wybierają się w różne miejsca, są w różnych strojach poubierani. Słuchajcie, oni przechodzą obok pomnika Syreny na warszawskim Powiślu i mamy ich policzyć. Ile tych osób jest? Proszę bardzo, liczymy głośno, ile jest osób. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I co robimy? W miejsce dzielnej wpisujemy liczbę 16. To jest nasza dzielna, ponieważ mamy podzielić na ćwierć tę grupę ludzi, połączyć je w pętle, podzielić na pętle takie z ćwiartką ludzi, musimy teraz podzielić przez 4. Ile osób będzie znajdowało się w takiej ćwiartce? 16 dzielone przez 4 to ile? To 4. I teraz uwaga, co mamy zrobić? Otocz pętlą ćwierć grupy przechodniów. Czyli uwaga, bierzemy pierwsze 4, taka ładna pętla, widzicie, prostokątna. Mamy ćwierć. Mamy drugą ćwiartkę, jeżeli ktoś by chciał. Możemy zrobić jeszcze jedną. O, może jeszcze jedną, jeśli się uda. Popatrzcie, udało nam się złapać w takie prostokątne pętle grupę ludzi podzielonych na ćwierci. Czyli mamy ćwiartki ludzi tutaj na ćwiartki podzielonych. Super. Moi drodzy, czyli 16 osób podzielonych na ćwierć osób, to mamy na ćwierć grupy przechodniów, mamy po 4 osoby w grupie. Proszę bardzo. Ćwiczenie 6. Moi drodzy, wpisz właściwe liczby. Zrobimy sobie wspólnie jeszcze tylko to jedno ćwiczenie. Potem przeanalizujemy tylko już słownie 7 i zostaniecie sami z tymi zadaniami, żeby nie było wszystkiego, że wszystko jest bardzo łatwe. Moi drodzy, i że wszystko wam, za was tutaj robimy, bo ja myślę, że wy tutaj współpracujecie i robicie na bieżąco. Ćwierć liczby 16 to... Mamy pomyśleć, ile to jest. Ćwierć liczby 16 to nic innego, tylko podział na 4. Słuchajcie, u góry nasi przechodni, oni nam dokładnie już pokazali to działanie. Czyli uwaga, ćwierć liczby 16 to
4. Bo 16 podzielone na 4 to 4. A teraz uwaga, oj, tutaj będzie bardziej skomplikowane zadanie. Słuchajcie, jaka musi być liczba, żeby ćwierć tej liczby to było 5? Popatrzcie tutaj na zakończenie tego działania. Mamy dzielnik 4, mamy iloraz 5. Jak obliczyć dzielną? Wystarczy dzielnik pomnożyć razy iloraz. Obie liczby mnożymy, czyli 4 razy 5, a więc wpisujemy liczbę 20. Czyli ćwierć liczby 20 to jest 5. Rozumiecie to, moi drodzy? No i słuchajcie, to są naprawdę bardzo łatwe zadania. Przejdźmy teraz, zobaczmy, co tam w tym zadaniu siódmym. Zadania z treścią. Myślę, że nie będzie tutaj żadnych też problemów. Przeanalizujmy. W pudełku było 20 ciastek. Jakiekolwiek by nie były. Eklerki, wuzetki, co kto lubi. Dzieci zjadły ćwierć zawartości opakowania. Ile ciastek zjadły dzieci? Słuchajcie, w tym okienku tu musicie narysować 20 ciastek. Narysować ciastka, które były w pudełku. O, to jest nasz taki niby prostokąt, chociaż to nie jest prostokąt, bo ma zaokrąglone rogi. Narysować w okienku 20 ciastek i pokolorować tylko tyle, ile zjadły dzieci. Przypominam, było ich 20 tych ciastek, dzieci zjadły ćwierć. Jak obliczyć działanie? Czyli ćwierć to jest, przypominam, podział na 4. Podział na 4. Jeżeli ktoś zapomniał, skakuje wyżej do Noni, do jej okienka, czyta i już wiadomo, co powiedziała nam Noni, że podział na ćwiartki to jest podział przez 4. I moi drodzy, piszemy działanie, tutaj sobie samodzielnie, piszemy odpowiedź pięknym całym zdaniem i zadanie rozwiązane. Słuchajcie, podobnie zadanie ósme. Co mamy tutaj zrobić? Słuchajcie, tutaj będzie zadanie takie łączone, ponieważ mamy kwiaciarnię, która nazywa się Warszawska Syrenka i mamy dwa rodzaje kwiatów. Mamy tulipany, to są te kwiatki pomarańczowe, i mamy róże. Tulipanów mamy 22, róż 24. I teraz, moi drodzy, kwiaciarka sprzedała połowę z każdego gatunku kwiatów, czyli połowę tulipanów i połowę róż. Połowa to podział na ile? Na 2. Czyli piszemy działanie z tulipanami. 22 tulipany dzielimy na połowę, czyli przez... Tak, 2. Później obliczamy wynik. Liczymy róże. 24 róże podział na połowę, czyli przez 2, równa się wynik. A potem dowiemy się, ile sprzedała, czyli to, co nam wyszło po sprzedaniu, sprzedane tulipany, dodajemy, bo skoro razem, dodajemy do sprzedanych róż i dowiemy się, ile kwiatów w tym dniu sprzedała kwiaciarka. Troszkę słabo jak dla niej, ale myślę, że zadanie będzie łatwe do rozwiązania. Słuchajcie, czyli tak, zadanie siódme, ósme robicie w ćwiczeniach. Uwaga, zadanie dziewiąte, tutaj zatoczmy je w pętle. Zadanie dziewiąte jest zadaniem do zeszytu. Pod lekcją, którą macie już zapisaną, pod tematem, zapiszecie sobie ćwiczenie dziewiąte, strona 7. I obliczacie połowę z liczby 24, działanie, z liczby 30, działanie i z liczby 40. I uwaga, ćwierć liczby 28, ćwierć liczby 32 i ćwierć liczby 44. Moi drodzy, to tyle. Bardzo łatwy materiał. Jeżeli ktoś będzie miał kłopot, trudności jakiekolwiek, wszelakie, proszę dzwonić, pisać, nie bać się, wytłumaczę jeszcze raz. Zawsze możecie do lekcji wrócić, ona nie zniknie, ona tutaj będzie. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia. Spotykamy się jutro. Pa, pa, do zobaczenia. Miłej pracy i miłego dzionka Wam życzę. Pa, buziaczki.